prawa, znaczy po co to wyłączymy, to jest tylko tak, ma, wiesz, na wstępie, ale ją wyłączymy, a fajnie, niech sobie po prostu lecą za mnie. Nie, 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 właśnie, a jesteś bez Czesława? Bez. Czesław na poważne koncerty przychodzi. Serdecznie witam. Boże Krasnogórski. Fotografie są też autorstwa Maksa Piłasiewicza, syna Zosi, który bardzo pięknie zilustrował swoimi fotografiami książkę, która jest dobrym pretekstem do naszego spotkania, Zosiu. Gruzji, o Gruzji w pół drogi do nieba. Książka, która się ukazała w sąsiedzkim wydawnictwie białostockim Sąsiedzi i jest zapisem podróży Zosi do krainy Gruzji, ale ta podróż ma też różne związki z tym miejscem, z Krasnogródą, między innymi z pracownią opowieści. Widzę tutaj niektórych przedstawicieli naszej pracowni, którzy przez lata, już przez lata, tak, spotykają się tutaj. Już chyba 3 lata. A już tęsknimy za kolejnymi spotkaniami. Tak. I one się rozpoczęły wokół mitu Medei i pracy nad tym mitem, jaką kontynuowaliśmy tutaj przez jakiś czas, właściwie ciągle. Ona się teraz przemieniła w budowanie niewidzialnego mostu i w opowieści o niewidzialnych mostach, ale zaczynaliśmy od tej pierwszej opowieści w naszej zachodniej cywilizacji o zerwanym moście, o pierwszej obcej, innej, w świecie Limes, wówczas greckiego świata heleńskiego, która przybyła właśnie z krainy, która wtedy nazywała się Kolchida, a która stanowi część zachodnią Gruzji współczesnej, troszkę też Abchazji na północy, wschodnie wybrzeże Morza Czarnego. To jest ten obszar, ten nowy świat, po raz pierwszy przez Europejczyków odkryty, zanim odkrywali Nową Amerykę, przebywając przez wtedy tak zwane niegościnne Morze Czarne, Argonauci po Złote Runo. To właśnie do Gruzji współczesnej. No i nieprzypadkowo ten temat był częścią naszego budowania opowieści, stał się też częścią twojej opowieści o Gruzji, Zosiu. I myślę, że do niego będziemy również powracali. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Państwu też zapowiedzieć inną książkę, która towarzyszy naszemu spotkaniu. Arcila Kikodze, która się nazywa Ptaki i ludzie. Piękna opowieść o Gruzji, tym razem literacka. Autora, znakomitego pisarza gruzińskiego. W naszym wydawnictwie jest to wydarzenie, myślę też w Polsce, bo my w ogóle nie mamy tłumaczeń z literatury gruzińskiej, współczesnej literatury gruzińskiej, która ciekawie się teraz rozwija. Nie jest łatwo znaleźć tłumaczy, stworzyć taką szkołę przekładową, żebyśmy zaczęli na język polski tłumaczyć bogaty świat kultury gruzińskiej. To jest chyba jedna z tych jaskółek zwiastujących ten rodzaj dialogu. Chyba jedna z pierwszych książek, bardzo Państwu ją polecam. Ale również dlatego, że jej bohaterami właściwie Arcil jest człowiekiem, który tak jak Zosia wędruje cały czas po górach głównie gruzińskich, ale specjalizuje się w ornitologii.
właściwie jest takim przewodnikiem, to jest jeden z najbardziej wyszukanych rodzajów takiej turystyki górskiej, a może te, nie turystyki, bo często ona dotyczy naukowców, ludzi, którzy pasjonują się ornitologią. To jest osobny rodzaj profesji, znaczy prowadzenie śladami ptaków poprzez góry. A Gruzja jest niezwykle bogatą krainą w tym względzie, również kulturową. Ptaki odgrywają tam wielką rolę i odgrywają ważną rolę też w Twojej książce, Zosiu. Myślę, że obok kobiet, o których chyba najwięcej będziemy dzisiaj rozmawiali, to ptaki są jakby drugim takim bohaterem tej Twojej opowieści. I może od nich byśmy zaczęli, Zosiu, od ptaków, od Twojego spotkania z ptakami Gruzji, z tą całą symboliką, która się za nimi kryje. No dobrze. Po pierwsze, witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że taki wieczór, no prawie listopadowy i mokry, zechcieliście tutaj przyjść i troszeczkę tego słońca, może gruzińskiego, ze sobą stąd zabrać. Ptaki tak. Ptaki rzeczywiście są w takiej mitologii czy w legendach gruzińskich bardzo ważne i właściwie no, stolica Gruzji została jakby swój udział w założeniu Tbilisi miały ptaki, tak? Według legendy. Tak samo takiej najbardziej znanej świątyni gruzińskiej, to znaczy Tsimindasa Meby, takiego niedaleko Kazbeku położonego klasztoru, również. No, ptaków rzeczywiście tam jest dużo. Nie dość, że jest to miejsce też przelotowe, tak? Gdzie tam zatrzymują się ptaki w swoich przelotach. I tutaj pięknie o nich opisuje Archil głównie, ale no tak jak mówię, w legendach ptaki odgrywają ważną rolę. I kruk, takim łącznikiem, jeżeli chodzi o ptaki, między moim miejscem zamieszkania a Gruzją jest kruk. Kruk mieszka w pobliżu mojego domu. Mam okazję obserwować jakby jego rodzinę, czy te rodziny, które zakłada w kolejnych latach, znaczy tą jedną rodzinę. Ale też kruk został wybrany przez takiego mędrca jako przewodnik do tego, żeby wybrać miejsce, gdzie trzeba założyć klasztor. Kiedy zastanawiano się, gdzie wybudować Tsimindasa Mebę, jeden z mędrców doradził ówczesnemu królowi, żeby wyrzucił na przedmieścia swojego grodu, wyrzucił krowę, czy padło krowy, i obserwował kruka. I wybrał to miejsce, do którego kruk zaniesie swoje jedzenie. No i tak się złożyło, że tym miejscem było przepiękne. To jest chyba najpiękniejsze miejsce w Gruzji. I to nie tylko moje wrażenie, a ci z Państwa, którzy tam byli, to też pewnie to potwierdzą, że Tsimindasa Meba to jest rzeczywiście, tu będą zdjęcia, ale jeszcze w tej chwili nie. To jest rzeczywiście obraz, który budzi respekt, bo ona jest postawiona na tle takiego pięciotysięcznika, który się nazywa Kazbek. Z drugiej strony ma taką ścianę skalną i właściwie jest to miejsce, wydawałoby się, mało dostępne. I jak byliśmy, my byliśmy we wrześniu, jak byliśmy koło Tsimindasa Meby, to miałam okazję obserwować ptaki. I były tam, rzeczywiście były tam i kruki, i były też tam sępy. Okazuje się, że w Gruzji jest taki gatunek sępa kaukaskiego i to jest, no ja nie widziałam większego ptaka. No, no jest to ogromny ptak i no, kruki są, tak? Tak, ja pamiętam, kończysz swoją opowieść już opowieścią o swoich krukach właśnie, tych przy augustowskich. Frąckowskich bardziej. Z Puszczy tak. Augustowskiej. Ale ja też pamiętam taki obraz właśnie w centrum Tbilisi, chyba jest taka fontanna niedaleko Majdanu tego miasta, przedstawiająca właśnie sępa trzymającego... Bażanta. Bażanta, tak. Mm-hmm.
w Pysku Bażanta, tak. I to chyba się wiąże z drugą taką założycielską legendą samego Tbilisi, prawda? Tak, to też to jest taka legenda, że król, który był na, no zawsze musi być w legendach król, więc król, który polował, ustrzelił Bażanta, ale tego Bażanta porwał drapieżnik, tak, jakiś tam sęp czy orzeł, nie wiem. W każdym razie jechał za nim bardzo długo, żeby znaleźć, żeby jednak zobaczyć, co się dalej z tym ptakiem dzieje. I był bardzo zdumiony, bo znalazł oba właściwie ugotowane w źródle, ponieważ Tbilisi jest zbudowane na gorących źródłach. Znalazł te ptaki właściwie martwe i zachwycił się, rozejrzał się wokół siebie i zobaczył przepiękne miejsce. Właśnie związane z gorącymi źródłami, związane z rzeką, związane też ze wzgórzami. I stwierdził, że to tu jest tak pięknie, że on w tej chwili, że on tutaj założy stolicę swojego księstwa. Ja tak myślę o ptakach, wiesz, i o tych naszych opowieściach, również ze względu na to, że czasem trzeba do takich podróży specjalnych przewodników, czy takich tropów, czy ścieżek, które wprowadzają nas troszkę w metafizyczną, metaprzestrzeń szczególnych miejsc. Dla aborygenów australijskich takimi ścieżkami są ścieżki śpiewu, prawda? Gdzie ludzie czasem starają się iść inaczej niż sama logika i ich zmysły ich prowadzą, kierując się dźwiękiem. Pamiętam, przypomniało mi się teraz takie ujęcie z filmu Tarkowskiego, Andrija, pamiętacie Stalker, jak Stalker porusza się idąc przez zonę, prawda? On rzuca takie gałki przed siebie, które wytyczają mu drogę, ale właściwie nikt nie potrafi zgadnąć, jaka jest logika, którą on wybiera, prawda? Właśnie o to chodzi, żeby to była nie logika człowieka i jego takiego przypisanego ziemi poruszania się, tylko by znaleźć jakby inną przestrzeń do dotarcia do miejsc świętych, do takich miejsc energetycznie ważnych. W Gruzji, myślę, taką rolę pełnią właśnie te ścieżki ptaków, te legendy, o których dwie opowiedziałaś. To jest właśnie dokładnie ten sposób odnajdywania miejsca, że to nie człowiek wybiera, prawda? Tylko coś go prowadzi, gdzieś próbuje znaleźć dla siebie przewodnika właśnie w postaci ptaków. No tak, ja myślę, że w Gruzji jakby bardzo dużo miejsc jest wybieranych właśnie poprzez swoją, nie wiem, poprzez inne. No to są stare miejsca też, tak? Właśnie gdzie nie sięgniesz do Gruzji, to właśnie wchodzisz w głąb historii i to takiej naprawdę potężnie w głąb. Ale jakby te miejsca, one są, ja mam też takie, nie wiem, przeczucie, bo to właściwie trudno odpowiedzieć, ale że ówcześni ludzie, którzy wybierali miejsca na przykład na świątynię, jakby kierowali się troszkę swoją intuicją, troszkę taką, nie wiem, badaniem energii, tak, ziemi. Być może ptaki mają swoją zasługę w znacznie większej ilości miejsc niż tylko te dwa, o których mówiłam, tak, ale na pewno jest tam jakby inny, to nie jest logika, tak? Wybieranie tych miejsc na świątynię to nie była logika, to zdecydowanie nie. To nie wiem, od czego to zależało, ale bardziej od takiego miejsca przeczuć, intuicji, odczuwania. Właśnie, czasami to są rzeczy takie, które nas bardzo zaskakują. Ja teraz sobie przypominam taką swoją wędrówkę do słynnej Akademii Rustavelego. Nie wiem, czy tam byłeś, nie dotarłeś, ale zawsze słyszałem taką nazwę, która dla mnie samego była prowokująca i ciekawa. I zawsze marzyłem o tym, żeby dotrzeć do Akademii Rustavelego, gdzie były jakieś początki w ogóle państwa gruzińskiego, tej kultury i tak dalej. Wyobrażałem sobie, że to jest nie wiadomo jak wielkie miejsce, jakaś twierdza w górach. Jakiś wiadomo, żeby tam był niedaleko klasztor. A to mówisz o Wardzi? Nie. To jeszcze dalej. Już nie pamiętam teraz tego miejsca. Po prostu Akademia Rustavelego. Tylko to jest przy klasztorze, którego nazwy sobie teraz nie potrafię przypomnieć.
Ale klasztor stoi przy tym obok. Jak dotarłem do tego klasztoru, to spytałem tam ludzi, gdzie się mieści ta akademia. I oni mi wskazali miejsce, które miało średnicę no takie jak to nasze podium tutaj. W kręgu. Wokół tego stały bardzo stare, wysokie drzewa. Wielosetletnie. I w kręgu tych drzew wsiadali po prostu starcy, którzy radzili i dyskutowali ze sobą. I to była cała akademia. Słynna akademia. A to było piękne, a to piękne. Rusta Belego, która dała początek, czy położyła podwaliny pod całą wielką, wspaniałą kulturę. Więc i takie tropy sobie przypominam z podróżowania po Gruzji. A to piękne, ale też... No właśnie, bo Gruzja, powiedzieli, że siedzieli starcy, siedzieli mężczyźni. Gruzja jest patriarchalna i to bardzo, tak? A jednocześnie kobiety odgrywają jakąś no, wielką rolę, tylko jakby w innym wymiarze, tak? W innym tle. Właściwie no, tak trochę zacznę od tych kobiet. No tak, no musimy kończyć, bo piszesz o tym i my wszyscy też wiemy, chociaż często sobie nie uświadamiamy, słuchając na przykład wspaniałych śpiewów gruzińskich, że tam nie ma kobiet. No nie ma. Że ten wielogłosowy, wspaniały śpiew gruziński nie dopuszcza do swojego kręgu w ogóle. Ten tradycyjny, kobiety śpiewają, tak? Ale to już jest współczesne. Natomiast rzeczywiście ten tradycyjny śpiew, który został wpisany w ogóle na listę UNESCO jako takie niematerialne dziedzictwo, no to jest taki polifoniczny, wielogłosowy śpiew, ale to jest męski śpiew. Jakby mężczyźni tutaj są, no właśnie są taką, no to jest bardzo patriarchalny kraj. Ale tak jak powiedziałam, że jakby w wielu takich kluczowych dla Gruzji punktach rozwoju, no to odgrywały rolę kobiety. No tak, cały rozdział bardzo ważny twojej książki, skądinąd tytuł nam brzmi znajomo, nazywa się Trzy kobiety. Mm-hmm. Czy tak myślałeś o też tej naszej opowieści w Stangodze, tak? Stworzyli wokół opowieści o Medei, która się nazywała Trzy kobiety, ale twoje trzy kobiety. To jest Tamar, tak? Jest Nina i to jest Medea. No i Medea. Mm-hmm. No Medea to jakby znamy, tak, z mitu, tak. Ale to jakby, no, jakby pierwsza kobieta, taka ważna, która się pojawiła, tak, na poziomie mitów, ale no to jest, no nie wiem, można ją umiejscowić gdzieś tam VII wiek przed naszą erą tak naprawdę, tak. I to była kolchicka księżniczka, która nam jest znana głównie z dramatu Eurypidesa, którego dotknęliśmy gdzieś tam w szkole. Ale tu będąc w pracowni opowieści, to tą Medeę żeśmy szukali w różnych, no dzięki Krzysztofowi szukaliśmy w różnych... To mówisz o Medei teraz. O Medei, tak. A jakby w różnych wzmiankach, tak, wśród różnych mitów. I z tego się wydobył taki obraz znacznie bardziej skomplikowany niż w dramacie Eurypidesa. To była kobieta bardzo... mądra, silna, kobieta wiedząca, kapłanka, jakby przygotowana do tego, przygotowywana i bardzo uczona do tego, żeby zajmować się różnymi rzeczami, ale kompletnie nieprzygotowana do życia takiego zwyczajnego. I w momencie, kiedy zakochała się w Jasonie, czyli w Greku, który przypłynął po złote runo, to jakby no, nie mogła sobie dać rady z tą miłością. Ja w ogóle zachęcam Państwa do poznania bliżej tego mitu, ponieważ to jest fantastyczna opowieść i no niezwykle barwna i no jakby poruszająca też ten problem takiego pierwszego, tak jak Krzysztof mówisz, tak pierwszy emigrant, czy jakby nie wiem, uchodźca trochę, tak, który zjawia się w Grecji, w tym świecie takim cywilizacyjnym, chociaż tak jak się patrzy w tych mitach, to bardziej Kolchida była bardziej, nie wiem, bogatym, bardziej rozwiniętym, bardziej no, z większą kulturą, tak, niż ówcześni Grecy. No, troszkę Grecy przypłynęli jak barbarzyńcy.
No doskonale to Pasolini, prawda? Pokazuje tak. W swoim filmie Medea, kiedy tych takich w skóry odzianych, półnagich barbarzyńców greckich pokazuje w kontraście do wspaniałej odzieży czy kultury właśnie kolumbów. Ale też od razu mi się przypomniało, a nawiązanie do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że to spotkanie Jasona z Medeą też się dokonuje poprzez ptaka. Tak? No właśnie, poprzez tego krętogłówka, którą wysyłają czy dają Jasonowi jako ten, który może pobudzić serce tej obcej, innej, tak? I wzbudzić miłość. Tak, krętogłów tutaj jest właściwie wykorzystany, czy użyty jako taki czar, któremu Medea nie może się oprzeć, tak? I Jason może już zrobić to, co chce, tak? Czyli wykorzystać Medeę do zdobycia złotego runa. A powiedz, Zosiu, właśnie zostając jeszcze przy tym micie Medei, czy natrafiłaś na jego ślady, na współczesnej Gruzji? No to jest śmieszne, dlatego że tam jeszcze, to jeszcze jest imię, które żyje, tak? No i ja spotkałam dziewczynkę, tak? Dziecko, tak? Które się nazywa Medea. Więc jakby to jest imię, które nadal jest jakoś używane. Chociaż wydaje mi się, że najbardziej popularne to jest Nino. Tak. Nino jest jakby najczęściej spotykanym imieniem. Znaczy dla mnie, tak w moim doświadczeniu, bo być może jeszcze są inne, tak? No nie znam statystyk. Ale tak, Nino jest bardzo popularne. Rzadziej Medea, ale Medea też. No i Tamar oczywiście też funkcjonuje. I w dodatku to są postacie... No, Medea to są mity, ale Tamar i Nino to są postacie historyczne, a one są traktowane przez Gruzinów jako takie, są jakoś żywe. To znaczy, jak się rozmawia z nimi na przykład o królowej Tamar, to oni się tak ekscytują, jakby to była postać, która, no nie wiem, no dla nich bardzo ważna i jakoś żywa. Ja nie znam takiej postaci, tak żywej postaci historycznej tutaj, w naszej historii na przykład. Kobiecej. Tak? Natomiast tam ona budzi nadal emocje, ona nadal jest, oni opowiadają wszyscy. Ten poemat Szoty Rustavellego, Rycerz w tygrysiej skórze, który został napisany na przełomie XII i XIII wieku, czyli 700 lat przed Panem Tadeuszem naszym, tak? Czy 100 lat przed Dantym. Wielki epos narodowy, prawda? Tak, jest fantastyczny, no w ogóle się go, jest bardzo piękne tłumaczenie na polski Jerzego Zagórskiego i to się czyta jak taką barwną, bardzo migoczącą opowieść, w której są wątki, która jakby podkreśla takie cechy też narodowe Gruzinów. Taką męską przyjaźń, to jest bardzo takie jakby wyeksponowane, które jest też poświęcone królowej Tamar. No, Szota Rustavelli właściwie pisze to na cześć królowej Tamar, ale pisze o męskiej przyjaźni. Też, to jest taki epos, to jest w Europie, tutaj u nas to jest średniowiecze, tak? Natomiast tam to jest taki, taki puls takiego, no nie wiem, odrodzenia, czy, my w porównaniu z tamtym, czy renesansu, tak, jest, troszkę zawiera w sobie takich elementów perskich, chińskich trochę, tak? Naprawdę jest taką migocącą kulturową opowieścią i fantastyczną, bo to się fantastycznie czyta. Byśmy mieli taką radość z tego, żeśmy sobie czytali tam tak na głos i naprawdę działa, nadal można się tym zachwycić. Dodam, że to tego Jerzego Zagórskiego. To jest Kazdek. Właśnie. Przekład, który był związany z przedwojennymi Żykarystami. Tak. I był pileńskim przyjacielem Czesława Miłosza. Tak. Pseudonim Słoń. Tak. I uczestnikiem spływów bileńskich uczelni. Tak. Czyli mamy Medeę, która przywołuje tą kolchicką przeszłość, która rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bo to jest tylko nie tylko kwestia imion takiej żywotności, ale pamiętacie też ci z Państwa, którzy byli tutaj na spotkaniu, na przykład z Watą Seletem, prawda, którego przywołujesz też w książce.
i który zakłada w Tbilisi Muzeum Medycyny imienia Medei, prawda, która w Gruzji bardziej żyje właśnie jako ta ozdrowicielka, która panowała nad siłami natury i miała tą tajemną wiedzę, prawda, która... Zosiu, to jest ten wiersz? Tak, to A jednocześnie mit się staje jakby częścią współczesnej, tak zwanej, jak dzisiaj mówimy, polityki historycznej Gruzji, prawda? W największym porcie wschodniego Morza Czarnego, w Batumi, takim dominującym na całą przestrzenią pomnikiem, tak? Jest tak, wielka statua Medei. Tak? Ale to też jest ciekawe, dlatego że dalej nieco jest pomnik Alego i Nino, tak? I to jest, to też jest bohater, no jakby troszkę bliższej nam opowieści o miłości Gruzinki i, no i muzułmanina, tak? I Azera, tak? I jakby ja zawsze miałam takie pytanie w sobie, nosiłam bardzo długo. Czy Gruzja należy do Europy, czy Gruzja należy do Azji, tak? Jakby, no wtedy jakoś tak mnie to nurtowało, tak? Teraz już przestało, ale no miałam taki moment, że jakby szukałam mnóstwo informacji i właśnie i są to tak sprzeczne i tak jakby różne rozwiązania można brać, no jakby... Nie wiem tak do końca, ale to nie ma znaczenia. Tak, przywołałaś bardzo niezwykłą książkę Kurban Saida, też tłumaczoną na język polski, bardzo też Państwu ją polecamy, taki Romeo i Julia kaukascy, prawda, którzy doczekali się rzeczywiście swojego pomnika w Batumi. Ale, czyli mamy Medeję, mówiliśmy o Tamar, ale chyba najbardziej dominującą kobietą w takiej sferze symboliki Gruzji, gdziekolwiek byśmy się znaleźli, prawda, to jest Nino. No tak, Nino to jest kobieta, która, notabene to jest Greczynka. Ona przyszła do Gruzji z Kapadocji, tak, była mniszką w Kapadocji, ale pochodzenia greckiego i jakby przyniosła wiarę chrześcijańską. I jakby przez Nino Gruzja przyjęła, ówczesna Gruzja, tak, przyjęła chrześcijaństwo. I no to też dla mnie jakoś jest bardzo wzruszające, że ten największy, najbardziej taki symbol, najbardziej święty symbol chrześcijaństwa gruzińskiego to jest krzyż świętej Nino. I to jest krzyż, który został spleciony z kobiecych włosów i gałązki winorośli. I no, jest w tym jakoś coś dla mnie takiego bardzo wzruszającego, taka no, kobieca moc, tak, i życiodajna siła rośliny, która daje takie piękne owoce. Tak. Jest jeszcze jedna kobieta w Twojej opowieści gruzińskiej, bardziej wskazująca na tragiczny los kobiet w Gruzji. Wiesz, myślę o tej Ezet i o tej niezwykłej historii też Polaka żyjącego w Gruzji, Karola Kalinowskiego. To może, znaczy, to tak, bo te granice to się tak przeplatały. To jest, to dla mnie też jakoś było odkrycie, bo w momencie, kiedy Gruzja jest tak migotliwa i tyle wrażeń dostarcza, że jak wróciłam z Gruzji, to miałam taką potrzebę szukania różnych informacji, jakoś porządkowania tego, co tam widziałam, odczuwałam. I trafiłam na Bibliotekę Kaukaską i znalazłam historię właśnie Karola Kalinowskiego i Ezent. I to jest no, niezwykła historia. To jest historia, która właściwie nadaje się na taki film no, przygodowo z romansem w tle, tak, zresztą tragicznym romansem w tle. To jest historia zesłańca polskiego. No, po powstaniu listopadowym, nawet wcześniej, w okresie wojen napoleońskich, Polacy byli zsyłani, tak, czy też brani w brankach do wojska rosyjskiego. No i w różne miejsca rzucani, tak? Część trafiało na Syberię, a część trafiało na tak zwany, oni to nazywali ciepłym Sybirem, czyli na Kaukaz. I
Kalinowski jest jednym z takich osób, które trafiły na Kaukaz, zostały wcielone przymusowo do wojska, jakby skazane na wojsko rosyjskie, do walk z góralami kaukaskimi. I to właściwie to jest tak, że on się poruszał na granicy Czeczenii, tak? Właściwie to już ten, to już troszeczkę bardziej północny Kaukaz, ale jakby klimaty tych, to był bardzo wrażliwy człowiek i jakby wrażliwy też na piękno przyrody. I jego opisy też są fantastyczne. Jak je czytałam, to miałam wrażenie, że widzę na przykład Dolinę Dżuty, tak, którą żeśmy wędrowali, bo taki Kaukaz jest, tak? Tak się, niezależnie od tego, gdzie postawimy granicę, czy gdzie stoi granica, to Kaukaz tak wygląda. I Kalinowski był z jednej strony, no właściwie więźniem, no był żołnierzem, tak? Ale na siłę wcielonym do wojska rosyjskiego, więc właściwie był jeńcem w tym wojsku, tak? Ale też trafił do górali, został porwany przez górali. Trafił do niewoli górali, przybył niewolnikiem. Stał się niewolnikiem, był sprzedawany za barany, tak, od rodziny w różnych tam ałłach przebywał. I w tym swoim losie takiego, w strasznym losie, znalazł siłę, żeby po pierwsze obserwować ludzi, z którymi przebywa, i to są bardzo szczegółowe obserwacje. On potrafił się zachwycać, tak, różnymi zwyczajami, pięknem kobiet, tak, czy jakby czystością obyczajów różnych, których widział. Jednocześnie te obyczaje były bezwzględne. Tam kara śmierci była bardzo łatwo stosowana za różne przewinienia, tak. Ale jego historia, może nie chcę Państwu tutaj opowiadać dokładnie, dlatego możecie ją przeczytać tu, czy w książce, czy w oryginale, gdzieś tam poszukać tą Bibliotekę Kaukaską. Ale jest to piękna historia, tak? Taka przekraczająca kultury trochę, tak? Wykraczająca, tak, poza kulturę. Żeby ocalić potem swoje życie, musiał on przechodzi na islam. Tak. Prawda? Kalinowski przechodzi na islam, ponieważ było takie prawo, że nie może być, znaczy wyznawca Mahometa nie może być niewolnikiem drugiego, tak? Wyznawcy Mahometa. Więc przechodzi na islam, żeby odzyskać tak naprawdę wolność. To jest do czytania. Nie będę mówiła. Nie powiem, dlatego myślę sobie, że to. No, zostawmy coś. Część tajemnicy zostawmy dla osób, które będą chciały to przeczytać po prostu. Tak. Ale chciałem tylko podkreślić w tym aspekcie, bo mówiliśmy z jednej strony o takiej symbolicznej, silnej obecności kobiet w Gruzji, prawda? I w tej warstwie mitycznej. Natomiast do dzisiaj jeszcze chyba można znaleźć ślady tego, co ta historia Kalinowskiego porusza, to znaczy takiego tragicznego losu kobiet, które właściwie mają zaprzysiężone małżeństwa przez rodziny i które są zobowiązane właśnie rodzinnymi układami do tego, żeby wychodzić za tego, a nie innego, jeżeli próbują to złamać. No jeszcze niedawno zdarzały się porwania kobiet, tak? Ale znaczy to się zmienia. Myślę sobie, że Gruzja bardzo się rozwija tak w kierunku takim, no na jakoś w kierunku tej cywilizacji zachodniej. Trzeba pamiętać, że na przykład Svanetia, którą tak podziwiamy, to jest taka piękna i taka przyjazna i tyle jest szlaków górskich, to trzeba pamiętać, że ta Svanetia jeszcze w 2004 roku, to jeszcze grasowały tam no właściwie bandy takich watażków, tak, którzy zajmowali się porywaniem ludzi dla okupu, że ten czas tej takiej otwartości, to tak naprawdę nie jest taki długi. Tym bardziej, że tam jest też te krajobrazy, którymi Rubi się teraz tak zachwyca, które są z wysokich gór i w części też ze Svanetii. No dzisiaj w tej porze, już połowy października, w której jesteśmy, myślę, że nie można by się już tam dostać. Ja tam, pamiętam, doleciałem tylko raz i to jakimś malutkim samolotem, bo już żadnej innej drogi komunikacyjnej wtedy nie było. Ty tam byłaś mniej więcej w okolicach września, prawda?
to jeszcze tam ten szlak komunikacyjny jest otwarty, ale potem na bardzo wiele miesięcy śnieg... Spada śnieg. Spada śnieg i odcina całe obszary, całe regiony od reszty świata, prawda? Ciągle utrzymując starą, często archaiczną kulturę. Tutaj, tak, macie tutaj Państwo taką drogę pokazaną i ta droga jest wcięta w zbocze. I w momencie, kiedy spadną śniegi, po tych zboczach schodzą lawiny i praktycznie droga jest nieprzejezdna, bo zawsze jest ryzyko właśnie, no jakby... Oni są odcięci, tak? Mieszkają w wiosce po tej stronie, ale tak naprawdę zimą są odcięci. Znakomicie sobie dają radę, mają swoje zwierzęta, tak właśnie żyją dzięki zwierzętom. Robią sery, takie przez zimę długo dojrzewające sery sulguni. I to jest, no to jest, nie, to się mówi niebo w gębie. To jest coś fantastycznego. To jest taki nasz kudziuk, taki, tak? Jest na zimę. Kiciuk, no tak, bardziej tak z nabiałem związany, ale też jest można sobie serze połamać. Ale jest, no jest fantastyczny. W ogóle kuchnia gruzińska to jest, ona jest też bywa ciężka, tak? Dużo jest tam takich jakby przetworów związanych z mięsem, z mąką, tak? No, ale jest fantastyczna. No to są właśnie te słynne kamienne wieże z Fanetti, prawda? Tak, które... to jest Uszgórz właśnie. Tak, a możesz powiedzieć, jak to dzisiaj wygląda? Czy te wieże dalej są zamieszkane? Tak, no, znaczy generalnie z Fanetti, te wioski w górskich dolinach, no tam mieszka dużo mniej ludzi, tak? Jeszcze w latach 60. to były pewne XX wieku, to były, no tam sporo ludzi mieszkało, wioska, która liczyła tam sobie 60 domów, była w pełni zamieszkana. A w tej chwili, no to no, mieszka tam, nie wiem, no jedna piąta, tak? Są ludzie, którzy jakby próbują, to, oni mają nawet dotacje jakieś rządowe na to, żeby mieszkać w tych rejonach, tak? Żeby to nie zostało całkowicie bezludne. Ale młodzi ludzie uciekają, no i też jakby trudno się dziwić, uciekają do świata, uciekają do Tbilisi, no gdzieś w świat. Natomiast zostają starsi i są wioski, które są dwa domy czynne, tak? Ale też przechowane są, to też jest niesamowite, bo przechowuje się w tych wioskach takie zwyczaje, które, no, które sięgają czasów no, przedchrześcijańskich chyba. Tak? Ja mówię tutaj na przykład o zmarłych, tak? No zbliża się 1 listopada, więc jakoś też mi to przyszło do głowy, że na przykład tam jest pierwszy tydzień stycznia jest takim tygodniem, gdzie w tych wioskach, zapadłych wioskach z Fanetti, to jest taki czas obcowania ze zmarłymi. I to naprawdę obcowania, to znaczy w tym sensie, że naprawdę się o nich myśli, to jest taki czas kontaktów z duchami, zaprasza się zmarłych do domów. Tak? Idzie się na przykład, jest taki zwyczaj, że 1 stycznia idzie się na rogatki tej miejscowości, albo pod kościół, jeżeli tam jest, albo pod jakieś święte drzewo, które tam jest, modli się, bo przy tym uczestniczy też jakby duchowny, modlą się, jakby zapraszają duchy do tego, żeby z powrotem do wioski. I jest też tak, że jak się wraca z powrotem do wioski, to trzeba iść szybko, nie wolno zostać z tyłu. Bo jak się zostanie z tyłu, to duchy mogą zabrać i na przykład w ciągu roku się może zdarzyć coś, jakieś nieszczęście. I w wiosce odbywają się uczty, w których naprawdę, znaczy wspomina się zmarłych, jakoś się z nimi rozmawia, tak? No w sensie takim wyobrażeniowym, ale tak, to jest... No i tak sobie myślę, że to jest taki zwyczaj, który no, sięga czasów takich jeszcze chyba przedchrześcijańskich. Tak, tu jest z kolei Bardzie chyba, prawda? Nie, jest Dawid Gerecz. A, to jest Dawid Gerecz. No, niemniej podobnie skalne miasto, tak. Mhm. Tak, to jest, no a to już jest nowoczesne Tbilisi, nowoczesne. To jest starówka Tbilisi, tylko odnowiona i ta wieża jest taka już przez współczesnych architektów postawiona, taka krzywa wieża. No tam się mieści zaraz obok znakomity teatr kukiełkowy, lalkowy, który ma też swoją restaurację czy kawiarnię.
No to jest taka okolica Majdanu w Tbilisi, czyli takiej agory, która kiedyś była właśnie centrum tego wielokulturowego życia Tbilisi, blisko rzeki. Miasta, które było w równej mierze, jeżeli nie większej, nawet zamieszkane przez Ormian, Gruzinów, Żydów, Rosjan, Polaków, czyli... Bardzo, tak, to była mozaika i dla mnie nadal. No Tbilisi jest w ogóle fantastycznym miastem, które jakoś samo oprowadza. Tak? Ja właśnie nie trzeba mieć jakiegoś przewodnika, nie trzeba tam specjalnie się naczytać, tylko chodzić, meandrować między tymi różnymi uliczkami i ono się powoli odkrywa. I dla mnie ono ma charakter taki, znaczy ono dla mnie pachnie Orientem. Tak? Jakoś, nie wiem, te wpływy perskie takie, tam są też widoczne, tak, poprzez, no akurat na zdjęciach tego nie zobaczycie, tam to jest zaledwie kilka zdjęć z tego, ale tak, tam te łaźnie, tak, jeszcze z czasów takich, no perskich zostały, tak, jest naprawdę, jest, no a w okresie, takich, no nie wiem, XIX-wiecznym, w Tbilisi pochowana jest nasza Dagny Przybyszewska, tak. Ona tam została, no też dramatycznie, bo tam się wszystko dzieje dramatycznie. Tam jest taka energia, że tam wszystko iskrzy, pulsuje, tak? Została zastrzelona przez swojego kochanka. Tam gwałtowność uczuć jest w Gruzji na porządku dziennym. Drodzy Państwo, ta książka, do której powracamy, czyli Gruzja w pół drogi do nieba, jest właśnie taka jak ta nasza rozmowa, to znaczy ona nie jest taką zwykłą opowieścią podróżniczą i reporterską. Zosia potrafiła napisać czy połączyć warstwę kulturową, literaturę, różne odniesienia literackie czy historyczne z własną wędrówką przez współczesną Gruzję, co wydaje mi się jest bardzo istotną wartością tej książki. Ale chciałbym też zapytać Ciebie, Zosiu, o samą praktykę podróżowania w Gruzji. Gdybyś miała podzielić się swoimi doświadczeniami z Gruzinami spotykanymi na co dzień, prawda? Z tym, jak w ogóle jest możliwa podróż przez Gruzję, przecież tak trudno dostępną czasami. Czy ta Ksenia, o której ten mit Medei tak dużo mówi, czyli gościnność, jest tam pielęgnowana? Jak to wygląda, powiedz? No w ogóle, no, ja myślę, że w ogóle na Kaukazie, ale w Gruzji, no jakby w szczególności, tak? Gościnność jest czymś niezwykle ważnym i to jest jakby taki rytm ich tradycji, tak? Że tam po prostu gościnność wynika z ich wnętrza. Tam nie można zostawić gościa. Gość ma prawo być przynajmniej 3 dni, że tak goszczony, i naprawdę ta gościnność gruzińska jest odczuwalna, aczkolwiek ona się też jakby modyfikuje, tak? No, to jest państwo, które się bardzo rozwija turystycznie. Tak? Od paru lat naprawdę tam jest bardzo dużo w tej chwili turystów i z turystów oni też czerpią no jakby taki zastrzyk do swojego budżetu domowego. Tak? I jakby to też jest zrozumiałe, że no, to jest relacja dwustronna. Zmieniają się i osoby, które podróżują, i zmieniają się osoby, które tam mieszkają i tych podróżujących przyjmują. I to jest jakoś naturalne w tym świecie. Nasza podróż do Gruzji była taka intuicyjna bardzo. No myśmy tam trafili troszkę tak, no nie wiem czy przypadkiem, nie wiem czy byśmy się zdecydowali na wyjazd do Gruzji tak sensownie, dlatego że jakby mnie zawsze przerażała taka, no właśnie taka, Kaukaz mi się kojarzył z takim wieloma językami, wieloma narodami, z taką energią, która jest bardzo hałaśliwa i taka bardzo ekspresyjna. Po twoich podróżach do stepów mongolskich i tej ciszy. No właśnie, to więc być jakby, tak, to było coś kompletnie innego. Aha. Czy w głąb Syberii, bo przywołuje inne wcześniejsze twoje podróże. Tak, tak. Natomiast to jest kompletnie inny wymiar. Tak, Gruzja jest kompletnie innym wymiarem.
I ja na początku miałam ból głowy. Ja miałam wrażenie, że ja najchętniej to bym po 3 dniach wyjechała z powrotem i stamtąd uciekła. Za dużo, też, tak? Za dużo, za migotliwie, a jeszcze doszli kierowcy, z którymi się stykała. A podróżowanie po Gruzji, no, tak jak podróżują Gruzini, tak? Podróżują marszutkami, czyli takimi, no, nie autobusami, a takie busiki, takimi busikami podróżują no, po całej Gruzji. No to dla mnie to był szok, dlatego że no, ja akurat trafiłam tam parę miesięcy po wypadku samochodowym i jakby zetknięcie się z taką kulturą jazdy. To po prostu... Nie, to wiesz, to jest kultura, wiesz? Po prostu to jest tak, że no właśnie, papieros, telefon, gaz tyle, ile fabryka dała, linie, to nieważne, no byle do przodu i szybciej. I po prostu na tych drogach to... No to przepraszam, dla mnie po 2 dniach, ja mówię, kurczę, chyba będę wracać piechotą, już więcej nie wsiądę. Ale dopóki w głowie jakoś sobie nie przerobisz, że to też jest element ich kultury. Tak? Oni tacy są, po prostu. Oni tą energię taką mają, przesiedli się z koni, tak? Na konie mechaniczne. No i tak jeżdżą. I to jest... Tutaj są jeszcze normalne konie, więc Ruma z nimi jeszcze nawiązuje kontakt. To powtarzają. Więc to był jeden dla mnie taki próg, który musiałam jakoś wewnętrznie przekroczyć, ale potem to przestało naprawdę, jak sobie powiesz w głowie, że no tak jest, no nie możemy oczekiwać, żeby wszyscy się poruszali tak, jak my chcemy, jakbyśmy uważali, że powinni, tak? No to przestaje być to problemem i ja nie widziałam wypadków. Większość samochodów, którymi jeździłam, były poobijane, owszem, ale to głównie przez kamienie spadające z góry, tak? Jak... Nie, kabrioletami nie polecam. Kabrioletami nie polecam. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to naprawdę jest... Znaczy kontakt z nimi jest dla mnie przez język rosyjski. Głównie. Ale nie było z tym problemu żadnego. Są gościnni, są mili. Jak już trafiasz do domu kogoś, to jesteś naprawdę jego gościem. On się czuje za ciebie odpowiedzialny i no, jakoś czuje się też w obowiązku, żeby ci pokazać jak najwięcej w okolicy. I właściwie jesteś jak członek rodziny. Uczestniczyłaś w takiej uczcie czy kolacji z Tamadą, tak? Znaczy z Tamadą może nie, ale w takiej... mieszkałam u Tamady. Aha. Mieszkałam u Tamady, ale niestety nie chciał się podzielić swoimi zdolnościami. Natomiast, no tak... Tamada to wyjaśnijmy, to jest taki mistrz. Mistrz ceremonii, który mówi toasty bardzo... Bardzo takie kwieciste, długie, mądre i takie... No ale to też, pomyślałam sobie, że to też jest fajne w tej kulturze. No bo tam naprawdę trzeba 3 dni, żeby się upić, bo ja zanim się wysłucha tego toastu. To nie idzie tak łatwo. Ale jest... Znaczy... Ja mam taką, też swoją taką prywatną teorię, na swój własny użytek, tak, że Kaukaz to też jest taki teren geologicznie bardzo ciekawy. Tam się ścierają dwie płyty, płyta anatolijska i euroazjatycka. Tak? I Kaukaz nadal pracuje, to znaczy on się nadal wypiętrza. To znaczy to jest proces, który trwa setkami lat, tak? Także... W perspektywie, no nie wiem, pokolenia to jest tam nic, to jest parę milimetrów, tak? Ale on się nadal wypiętrza. I jakby ta energia gdzieś płynąca z ziemi, z tego ścierania, jakoś też jest, no nie wiem, odczuwalna, też jakoś jest w ludziach. Przekłada się na tą energię tych ludzi. I na muzykę, tak? I na ich tańce. Ja się w ogóle zachwyciłam
lezginką, tak? To jest taki taniec kaukaski właściwie, bo on ma swoje odmiany i w Czeczenii, i w Dagestanie, i w Gruzji, tak? Ale to jest coś niebywałego, to jest to, co robią mężczyźni głównie. To jest to po prostu wykracza poza siły grawitacji. Naprawdę. Byłaś też w tak zwanym Niskim Kaukazie, tak. Czyli okolice Borżomi, tak, ale też Goli, czyli tego miejsca, no, z jednej strony z tym muzeum Stalina nieszczęsnym, ale z drugiej miejsca, które mocno doświadczyło ostatniej wojny. No tak, tam się zaczynały wojska rosyjskie, tak? Osetyńskie i tak dalej. No. Powiedz, czy ślady wojny, bo przecież to jest ciągle kraj, który jest wstrząsany co rusz takimi konfliktami, są odczuwalne w Gruzji? To jest też jakoś dla mnie było, ja w Gori nie byłam. Myśmy tylko obok przyjeżdżali, a w Gori jakoś też nie, no ze względu na to, że to jest też miejsce, gdzie się urodził Stalin, że gdzie jest Muzeum Stalina, to jakoś z premedytacją jakby no, mnie odsuwało od tego, tak? Ale jeżeli chodzi o wojnę, no jest, no tak naprawdę 1/5 Gruzji jest w tej chwili pod jakby zawłaszczona przez Rosję. No właśnie, no nie wiem jaki jest status tego, tak? Bo Gruzini uważają, że to jest gruzińskie, a Rosjanie uważają, że to jest rosyjskie i tak naprawdę to takie terytoria właściwie... No mówimy o Osetii Południowej i Abchazji. O Osetii Południowej i Abchazji, tak. Wszystko trzy państwa uznane w świecie. Przez Koreę Północną, tak? Tak, Rosję oczywiście. No Rosję, Koreę Północną i chyba wszystko. Jeszcze kogoś przeszedł. W każdym razie... Ale w każdym razie tam komunikacji nie ma, tak? To są odcięte... To znaczy można wjechać, tak? Można, bo Max na przykład pojechał tak, do Abchazji. Tak, ale Gruzini nie mogą. Gruzini nie. Turysta z Gruzji może pojechać, tak. Natomiast z Rosji, jeżeli by chciał, to nie wjedzie do Gruzji. Znaczy z Abchazji nie wjedzie do Gruzji, tak? Natomiast może pojechać z Gruzji do Abchazji i wrócić, o tak. To wyrabia się to internetowo takie pozwolenie, to nawet nie jest wiza, tylko no bo tylko taki no taki specjalny dokument, tak. Ale no i to na tych jakby pogranicach to jest widoczne, tak, bo Gruzini z tego co Max opowiadał jak wjeżdżał do Abchazji, bo ja nie byłam w Abchazji, widziałam tylko jego zdjęcia i jakby słuchałam jego opowieści, to Gruzini go przestrzegali, tak? Jakby, co ty robisz? Tam nie można, tam cię zabiją, tak? Jakby, no dużo jest takiej traumy z tym związanej, tak? Wśród Gruzinów i to jakby też, no, trudno się dziwić, tak? Tak mi od razu przyszły do głowy mandarynki, tak? Piękny film właśnie o tamtych czasach, tak? Jakby cała akcja tego filmu dzieje się w Abchazji. Polecam, jeżeli Państwo chcielibyście obejrzeć. Zrobiony przez Estończyków, którzy też tak jak my mamy swoje Polonika tam i swoją emigrację, tak Estończycy również przecież, prawda? Tak. Którzy... Myśmy mamy też Gruzinów w Polsce i to tak jakby nasza historia jest też zapętlona, tak? Że na przykład w okresie II wojny światowej, tak? 108 oficerów to byli Gruzini, tak, którzy uciekli z Gruzji przed bolszewikami. No. Mieliśmy 5 generałów gruzińskich, którzy nigdy nie mieli obywatelstwa polskiego, tylko na tym paszportach nansenowskich, ale odgrywali bardzo ważną rolę w wojsku. Zosiu, dobrze, może teraz jest dobry moment, żebyśmy otworzyli naszą rozmowę też na Państwa pytania czy refleksje. Także zapraszam bardzo do rozmowy i do zadawania pytań. Zosi, bardzo proszę. Może macie Państwo jakieś pytania? To pierwszy. Ja chciałam zapytać o tę Bibliotekę Kaukaską. Na Bibliotekę Kaukaską, wiesz, to jest w ogóle piękny projekt, natknęłam się w internecie.
wiesz, szukając różnych informacji i wiesz, jest tam, są przepiękne wiersze, ponieważ tam tych polskich zesłańców troszkę było. Niektóre spostrzeżenia są aktualne dzisiaj, tak? Jest taki, no właśnie z tej Biblioteki Kaukaskiej, z tego okresu, taki z lat, no XIX wiek, tak? Lata 30., 40. XIX wieku. Na przykład jest taki Andrzej, zaraz, już, Józef Hrabia-Strutyński, który napisał o takie szkice geologiczno-historyczne właśnie z Kaukazu. I jakby jego, on tam spędził kilka lat, tak, w wojsku. I jego spostrzeżenia, on bardzo jest emocjonalny. Dla mnie to jest jakoś też bliskie, bo ja też tak odczuwam dużo, nie? Więc jego spostrzeżenia i taka egzaltacja też jakoś też nie jest bliska. Ale on powiedział piękną rzecz, mówi tak. Gruzja to jest taki kraj, gdzie jak wsiądziesz na konia, zapalisz fajkę, to zanim skończysz palić tą fajkę, to spotkasz 10 ludzi, którzy mówią, każdy mówi innym językiem. No i tak trochę jest, bo nawet teraz, tak, ponieważ tam w tych dolinach te dialekty językowe, one się tworzą różne jakby i też... Spokojnie można spotkać 10 ludzi. Bardzo różne i niezrozumiałe jedne dla drugich. To jest kolejny wielki podział w Gruzji, prawda? Językowy. Zosia, czy ty tą podróż planowałaś sama, czy z kimś rozmawiałaś? Ktoś pomógł ci, wiesz, w wyborze miejsc? Nie. To znaczy, myśmy pojechali we trójkę. Ja pojechałam z Markiem, z mężem i z kolegą, taki nasz kolega z wypraw też syberyjskich, pojechaliśmy we trójkę i to była bardzo wyprawa taka dziwna, znaczy w sensie takim organizacyjnym, bo myśmy no, bardzo się kierowali intuicją, naprawdę. I trafiliśmy najpierw, no myśleliśmy, że może pojedziemy najpierw nad morze, zobaczymy się, pokąpiemy, tak? Ale okazało się, że jak wysiedliśmy w Kutaisi i walnął w nas taki ukrop, właściwie 40 stopni i 99 stopni, procent wilgotności, no po prostu, no nie było czym oddychać, tak? Więc pierwsze co robimy, idziemy w góry. Nie ma żadne morze, po prostu uciekamy w góry. I dlatego te góry tak tutaj stanowią, no jakby oś tej naszej wyprawy. Bo myśmy uciekali przed gorącem, zwyczajnie. Ale też do przyrody. Myśmy w którymś momencie, przyjeżdżając z jednych, no w związku z tym, że Osetia Południowa no jest zajęta i żeby się przemieścić ze Svaneti do, powiedzmy, do tego regionu, gdzie jest Kazbek, czy do no, czy obok tam, do Dżuty i dalej, to trzeba ją ominąć, więc trzeba wrócić z powrotem do Tbilisi, tak, i jakby ominąć tą Osetię Południową. Więc myślimy, no dobra, no jesteśmy po tygodniu spędzonym w górach, no to pojedziemy nad morze troszkę złapać takiego oddechu, odpocząć. To była męka. To dopiero była męka. W związku z tym prędziutko przyjechaliśmy po południu, raniutko żeśmy się spakowali z powrotem w górę, tak? No, no jakby aranżowaliśmy tą podróż tak z dnia na dzień, o tak. Czyli jest bezpośredni lot Warszawa-Kutaisi. Jest Kutaisi. Czyli od razu się znajdujesz w sercu, bo to jest jedna ze starych... Kolchidy. W sercu Kolchidy, tak. Jedna ze starych stolic gruzińskich, Kutaisi. Zresztą w tej nowej, jeszcze przez Saakaszwilego rozwiniętej polityce historycznej, to tam jest zbudowana olbrzymia, coraz olbrzymim rozmachem, fontanna Argonautów na tak, przykład, super, prawda? Bardzo piękna fontanna. Która nawiązuje do tego mitu i od razu stamtąd można marszrutkami jechać w góry, gdzie chcesz. W góry, nad morze. Można nad morze, bo też nadmienię, że do niedawna jeszcze pamiętam taki czas lat 90., kiedy Adżaria, kolejny region, którego stolicą jest Batumi, czyli to wybrzeże Czarnego Morza, było też odcięte od Gruzji, bo tam z kolei rządził jakiś watażka, który wysadził most, który był jedyny, który prowadził do Adżarii z wnętrza Gruzji i zamknął się tam ze swoją rodziną i z taką swoją małym księstewkiem. Dopiero Saakaszwili to jedyna
udana operacja zbrojna, kiedy takim szybkim atakiem odbili po prostu Adżarię i teraz już ona jest normalnie częścią Gruzji. Częścią Gruzji, tak. Ale to też niesamowite, jakoś jak sobie uświadamiam, że to jest no, w sumie maleńkie państwo. Ono zajmuje mniej więcej tyle, co 1/4 Polski, tak? Jakbyśmy wzięli województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie, no to jest mniej więcej Gruzja, powierzchnia Gruzji. A ona jest tak zróżnicowana, tak? Że właściwie gdziekolwiek byś się nie ruszył, to znajdziesz coś, no, mnóstwo ciekawych rzeczy. Ma też różne strefy klimatyczne, tak? No, jesteś nad morzem, to masz taki podzwrotnikowy tak naprawdę klimat. No, jesteś w górach tak wysokich, masz pustynię, znaczy w górach to w górach, ale jedziesz na zachód, tak, na granicę z Azerbejdżanem i masz półpustynię tak naprawdę, tak? Jakby, no jest tam, no to jest bardzo ciekawe i taki mnóstwo jest tam przeciwieństw. Tak, Gruzja mi się też kojarzy jako takie miejsce, gdzie jest mnóstwo przeciwieństw. Tak, jest i cień, światło, tak? Północne stoki są bardzo zacienione, tak? Tutaj masz mnóstwo słońca, gdzie jest, nie wiem, lodowce, gdzie jest zimno, chłód i jednocześnie masz na dole, nie wiem, pola lawy, tak, zastygłej, bo trzeba pamiętać, że to też jest teren taki wulkaniczny. Kazbek, Elbrus to są wulkany, wygasłe, nieczynne wulkany w tej chwili. Mówi się nieczynne, ale one wygasły, ale one nie są wygasłe, one są po prostu nieczynne w tym momencie. Jest taka surowość, taka dzika surowość tych skał i jednocześnie jakoś takie coś niezwykle przyjaznego w tych dolinach. I no więc tych kontrastów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Czy podczas tej swojej podróży mieszkaliście tylko i wyłącznie gdzieś w hotelach, czy u ludzi? U ludzi, znaczy myśmy w hotelach nie mieszkali. Myśmy mieszkali u ludzi, czy to naprawdę nie jest problem, tak? Bo nie wiem, zapytasz kierowcy, który cię wiezie, gdzie tu można przynocować, i on ci zawiezie, tak? Albo nie wiem, powie ci, albo wystarczy zapukać do jakichkolwiek drzwi. Czy mieszkaliśmy też w Niskim Kaukazie, to też jest jakby odrębna historia, bo Niski Kaukaz wygląda zupełnie inaczej niż te skały. To są góry, które mają powyżej 2000 metrów, ale one przypominają Bieszczady. Jakżeście Państwo byli w Bieszczadach, to tam są właśnie połoniny takie szerokie i ten las jest taki, no właśnie, taki bieszczadzki. No łagodne, ale to tak nie do końca łagodne. One są dzikie. Wiesz, tam jest, to jest w ogóle, oni mówią, że to jest największy w Europie park narodowy. Bo rzeczywiście, jeżeli Gruzja należy do Europy, to rzeczywiście jest to największy obszarowo park narodowy. Tam jest bardzo dziko. Ale są, ponieważ WWF, tak, taka organizacja zajmująca się ochroną przyrody, staraniem, tak, władze gruzińskie w połączeniu z rządem niemieckim ustalili ten park narodowy. To jest taka historia sprzed 15 lat. I wytyczyli trasy. I na tych trasach stoją sheltery, to znaczy stoją takie domki, gdzie można przenocować, gdzie są prycze, gdzie jest koza, gdzie można napalić, tak, i się ogrzać. I w zasadzie nie ma tam nikogo. To jest otwarte, możesz wejść, jakby przenocować. I jak myśmy zrobili sobie taki trekking po tym Małym Kaukazie, to w Parku Narodowym, w siedzibie Parku Narodowego, który mieści się w Borżomi, na dole zostawiliśmy wszystkie zbędne rzeczy. Nam, że tak powiem, na tyle byli mili, tam są takie specjalne też skrytki, gdzie można sobie zamknąć, tak, żeby nie targać tych kilogramów. Tylko jedzenie i karimata i śpiwór i możesz wędrować od szeltera do szeltera. Myśmy tam widzieli niedźwiedzia, jakby takiego, ponieważ tam jest około 70 niedźwiedzi w tym parku. No one są, no po prostu, tak, więc to też był taki czas, no wrzesień to też jest taki czas ich wzmożonego jedzenia, nie, przed snem zimowym. Więc myśmy, to było zabawne spotkanie, bo
zatrzymaliśmy, jak otworzyły, wchodziliśmy pod górę, tak, i otwiera, wchodzisz, tam duże są przewyższenia. Myśmy w ciągu jednego dnia musieli pokonać 1300 metrów, tak, różnicy poziomów. To jest dużo, jak na naszą kondycję to było bardzo dużo. I jak w momencie już jesteś wysoko i otwiera się widok na takie morze gór, bo to naprawdę w takim, takiej wieczornej mgle, takie no morze, masz wrażenie, że tych gór jest nieskończona ilość. I zaczęliśmy robić zdjęcia. A niedźwiedź, który był w krzakach i który chyba czekał, aż sobie pójdziemy, no w końcu nerwowo nie wytrzymał. I jakby przyleciał do maliniaka, który był po drugiej stronie drogi. I raptem, mając aparat w garści, tak, no to człowiek jest osłupiały, bo raptem wylatuje tak w takiej odległości, nie wiem, 15 metrów, tak, wylatuje taki zwierz, w takim galopie, to całe futro mu na grzbiecie tak faluje, a wszyscy żeśmy gęby pootwierali. Nikt nie zrobił zdjęć. Zamurowało nas, tak. A co najbardziej ci, Zosiu, smakowało, bo mówisz, że kuchnia jest świetna. Chciałem zapytać o zapachy i oprócz tego sera. O, zapach. Zosia, mu pojedzenie. To już ta pora. Znaczy, jeśli chodzi o jedzenie, tak, znaczy ja bardzo lubię kuchnię gruzińską, ale jak mieliśmy wioskę budowniczych mostów i była w tym roku z nami Czeczenka, która wymyśliła, żeby nakarmić wszystkich gości, którzy tu przyjdą, i zarządziła lepienie takich, ona to nazywała inaczej, ale tak naprawdę to jest nic innego jak haczapuri gruzińskie. To, co żeśmy robili tutaj w kuchni, to tak naprawdę było haczapuri. No to jest taki placek z mąki, w środku którego może być ser, w zależności od regionu. Tak? Tych regionów gruzińskich jest, no nie wiem, 10-14 chyba. W zależności od regionu inny jest farsz. Ale jest haczapuri i meruli, jest haczapuri swaneckie, które się nazywa kubdari, tak? No jakby każdy region ma swoje haczapuri, ale tak naprawdę to jest placek z faszem, ale jest pyszny. I on się nie piecze, on się jakoś praży. Tak? To jest taki placek, który się praży na gorącej kuchence. W każdym gruzińskim domu to też jest ciekawe, bo kiedyś to było takim głównym miejscem, to było palenisko, tak? W takim gruzińskim starym domu, a teraz jest kuchenka, ale kuchenka taka właśnie jak koza. I na tej kozie są są miejsca do pieczenia haczapuri. A to dzieci tutaj na tym zdjęciu, to akurat spotkaliśmy dzieciaki wracające ze szkoły. One mieszkają dosyć daleko od Mestii właśnie i sobie koni dojeżdżają do szkoły. Ale oprócz placku, to jest... Placki to jest dobrze. No jest, no są na przykład takie jak takie sakiewki z mięsem, tak? Tutaj u nas Tatarzy to robią. Też w Bochonikach, tak. To jest bardzo podobne, tak? Tylko tutaj chinkali się nazywa chinkali i to jest troszkę większe. Ale to też tak się je też właśnie palcami, tak żeby ten rosół, który się pojawi w tej kieszonce, żeby go nie zgubić. Bardzo smaczne, bardzo smaczne. Ona nie jest lekka, tak? Ale w związku z tym, że jest bardzo dużo przypraw, tam jest dużo bakłażanu też. Używa się bakłażanu, granatów, bardzo dobre sosy z granatów, tak? Ja widziałem konie i myślałem, czy Państwo używali też kozy do nami? Nie, my nie. Ale tak, rzeczywiście można, tam konie są. No tutaj widzieliście taką grupę, na koniach to byli. To była taka grupa z Rumunii, która, taki kilka rodzin wynajęli sobie koni i pojechali sobie do Szatil właśnie konno. No myśmy to niestety piechotą.
Dużo z Polski turystów Państwo spotkali? Jest jakby turyści z Polski, jak jadą, to głównie, znaczy tak, są turyści z Polski, ale większość to są grupy zorganizowane, tak, które jadą po tych miejscach takiego, jakby w górach też się spotyka, już to bardzo dużo turystów z Polski przyjeżdża pod Kazbek. Z taką, no to jest taka góra, która budzi wyobraźnię, tak? I wielu młodych ludzi przyjeżdża tylko po to, żeby się wspiąć na Kazbek. Na Kazbek są, jest szlak, trzeba wziąć przewodnika, bo to już jest lodojeźdź, to jest 5000 metrów, więc to jest naprawdę potężna góra, tak? To, i jak przechodzi się przez lodowiec, nie? Więc jakby naprawdę to już wymaga pewnego no, pewnego wsparcia takiego logistycznego i, no i dla bezpieczeństwa to po prostu przewodnika, ale są biura, które w Mestii, w tym, Stepa Cminda, tak, w Kazbegi na dole, które się tym zajmują i taką wycieczkę organizują. Myśmy wchodzili na jakby najwyższa wysokość, na którą żeśmy weszli, to jest pod lodowiec Gergeti właśnie na Kazbegu, to jest no, 3000 metrów, tak byśmy 3300 chyba, o tak. Natomiast, no tak, ludzie się tam przyjeżdżają, żeby się wspinać, przyjeżdżają, żeby podróżować. Część osób przyjeżdża na, no właśnie w takie wycieczki objazdowe. Jak myśmy byliśmy w 2014 roku, to bardzo dużo było też Izraelczyków, jeśli chodzi o turystów, tak? Natomiast w tej chwili już z tego co wiem, to pojawiają się Rosjanie, jakby Rosjanie, ale jako turyści. Nie? To ja myślę, że jest w ogóle jakaś specyfika naszego pogranicza tutaj już, tak? Kiedy mówimy o związkach, prawda? Bo to dotyczy, ty mówiłaś o licznych polskich śladach i tradycjach, ale jest bardzo silna więź Litwy z Gruzją, zwłaszcza z okresu sowieckiego, prawda? To były takie dwie republiki najbardziej niesforne, walczące o swoją tożsamość silnie i te przyjaźnie gruzińsko-litewskie przetrwały bardzo długo, bardzo dużo, no, ale jest spora diaspora gruzińska w Wilnie na przykład. Też nieprzypadkowo ciągle tam można dostawać wodę Borżomi i dobre wino gruzińskie. Tak. Powoli to się też w Polsce pojawia, ale to są ślady właśnie tych jakichś takich bliskich związków, jeszcze dysydentów właśnie litewsko-gruzińskich i tak dalej. Myślę, że to wszystko wpływa na to, że jeżeli tam się pojawimy w tym świecie, mówiliśmy o Estończykach na przykład, którzy znaleźli tam też swoją enklawę, prawda, że jest jakiś rodzaj jeszcze szczególnego otwarcia, nie wiem, partnerstwa, jakiejś solidarności takiej między... Też poczucia nami, takiej wewnętrznej wolności, tam jest bardzo dużo takiego poczucia takiej wewnętrznej wolności, tak? Pomimo tego, że naprawdę im się żyje niełatwo, że jakby w wielu miejscach to jest taka walka o przetrwanie często, tak? To jednak mają sobie tak bardzo dużo godności i takiego poczucia wolności. To jest chyba też nam bliskie jakoś. Twój syn inny, Piotr, który jest pszczelarzem, zdaje się, że wytropił jeszcze jakieś inne związki. Czy to prawda, że u nas jest, jest pszczoła krukowska? No właśnie, jest. Co? No to jest też zabawna historia, dlatego że mieszkamy nad Czarną Hańczą we Frąckach, właściwie troszkę za Frąckami, ale to są Frącki, w lesie. I Piotrek założył barć przed naszą, bramą do nas wjazdową, taką bramą powiesił właściwie ul bartny taki, kłody, tak to się nazywa, my mamy też bartnika. To. No i założył kilka barci na terenie Nadleśnictwa Głęboki Brud i wysłał pszczoły do badania do SGGW, do takiej pani profesor, która zajmowała się badaniami genetycznymi. I zbadała te pszczoły. Co to za pszczoły się zasiedliły, ponieważ w barci jest tak, czy w kłodzie bartnej, że się pszczoły zaprasza.
zapachem mięty i tam pierzgi, tak? Czy wosku pszczelego i czeka. No i przylatują po jakimś czasie, zjawiają się pszczoły. I są. I one same to miejsce jakby jakoś znalazły, wybrały. No i byliśmy ciekawi, czy był Piotr ciekawy, co to za pszczoły, tak? Bo widać było też wyraźnie, że między parciami te pszczoły się troszkę różnią. I koło nas zagnieździła się pszczoła, która była bardzo waleczna. To znaczy nie można było za blisko podejść, ponieważ no, zaraz się zjawiał jakiś wojownik, który atakował. I jak żeśmy otwierali barć dla sprawdzenia, to musieliśmy postawić strażnika, który zamknął drogę, żeby nikt nie zbliżono, żeby nie było żadnego jakiegoś incydentu. No i wysłał na badania te z kilku barci. I okazało się, że w barci przy naszym domu jest pszczoła, a jakże kaukaska. No więc wszędzie i we wszystkich innych to była jakaś pszczoła augustowska, leśna, ta krajanka, a przed naszą działką zjawiła się pszczoła kaukaska. I ja mówię, no tak, tyle w niej energii, że tam jest taka bojowa i waleczna, że tam, no jak na Kaukazie, no po prostu. A skąd ona się wzięła? Nie wiem. No po prostu pszczelarze... Nie, wierzcie, chciałabym w to wierzyć, ale nie. No jest tak, że pszczelarze sprowadzali różne gatunki pszczół, mieszali, tak, no gdzieś się tutaj taka znalazła. Ale może to są właśnie te ścieżki. Ale to są może te ścieżki śpiewu, wiesz, tak? Które mają swoje szlaki, wiesz. Nieprzypadkowo chyba się to wszystko spotyka. To co, jedziemy do Gruzji? Takie pytanie może być bardzo prozaiczne. Czy wiza, czy potrzebna jest wiza, paszport? Nie, no właśnie, no słuchajcie, organizacyjnie to jest, nie ma problemu żadnego. My nie potrzebujemy, to jest ruch bezwizowy dla nas. Niestety dla nich nie. Gruzini się bardzo starali o to, żeby móc wjeżdżać do Europy czy do Unii Europejskiej bezwizowo. Spełnili wszystkie, to jakoś też mi tak szkoda, tak? Że spełnili wszystkie wymagania, które Unia narzucała, żeby musieli to wypełnić. Natomiast no, Unia jest zajęta w tej chwili swoimi problemami i jakby to zostało troszeczkę odsunięte. Nie mają. Oni nie mają do nas wjazdu, a my wjeżdżamy na paszport. Na paszport. I dowód. I dowód, tak. Dowód też. No tak, bo to jest, wiesz, ruch bezwizowy. Także nie ma problemu. Bilety niedawno, patrzyłam na bilety na przykład na Sylwestra do Tbilisi. Słuchajcie, w tej z powrotem kosztowały 270 zł. Myślę, że jednak dojdzie do skutku ta nasza wymarzona podróż kolejna i będziemy mieli dobrego przewodnika. Ale myślę, że też bardzo dobrym przewodnikiem czy towarzyszem tej podróży będzie książka Zosi. A, książkę, no tak, ale myślę sobie, że zachęcam do przeczytania, bo tam, no, to może być taki wstęp do podróży. Zachęta? No tak, a poza tym musimy się dowiedzieć, musicie się Państwo dowiedzieć, co się stało z tą Ezent, tak? I z tym Karolem Kalinowskim i całą ich tragedią, historią miłosną. Ja tylko powiem, że on wrócił. Że wrócił, że zmarł w samotności, tam mając 60 lat. W Polsce. Tak. A będziemy też mieli po tamtej stronie Arcila? To jest Kikodze, który będzie też mógł być naszym przewodnikiem, więc... Tak. On tu opisuje tereny takie bliżej granicy Azerbejdżanu, tak? Tak. A to jest bardzo ciekawy teren. Tak, tak, tak. Który... Chciałam. Bardzo proszę. No, taka refleksja mi się nasunęła, ponieważ zaczęliśmy od Czechów i tak sobie pomyślałam, te legendy, prawda, zakładania tych świętych, ważnych, wspaniałych miejsc wyznaczały ptaki. Prawda? Podobnie to jest z naszą historią Polski. Powstanie Gniezna, prawda? Też
tak, tak, prawdopodobnie. Także legenda. Mamy wspólne połączenie ptasie. Chociaż Sejmy chyba założyli, że nie ptaki się położyły, tylko mnisi się położyli spać. Przynajmniej jacyś trzej starcy. Tak. Dobrze, jak się stało. Tak. Tak. Ale to pismo jest tak zupełnie inne, prawda? Oj, to jest historia. Tak, pismo ich nie jest. Czy no, te krzaczki takie dziwne. Oni też nie ma dużych liter, nie ma kropek. Ciężko się tam. No ale no, tak jest. To jest ciekawy świat, tak? I jakby dużo, 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 dużo starszy niż nasz. Tak naprawdę. To jest tak. Chciałam Ci zadać, podróżując po tej Gruzji, tam pięknej i tak dalej, czy czuła się Pani bezpiecznie? Czy nie było tam takiego jakiegoś, no bo wiadomo, że to się dzieje, czy można tam spokojnie, no ta przyroda na pewno łagodzi, ale czy jest tam bezpiecznie? W żadnym momencie nie czułam się niebezpiecznie, w żadnym. Ale też ja podróżowałam z dwoma mężczyznami. Tak, i to ja naprawdę. No i ewentualnie nie zwiedź. Naprawdę nie. Tutaj śmiechem żartów, ale jakby spotykając się z różnymi ludźmi, którzy podróżowali po Gruzji. Znaczy, Gruzja jest bezpieczna, oczywiście, że jest, ale w związku z tym, że jest to kraj patriarchalny, to spotkałam osoby, na przykład kobiety, tak, które próbowały pojechać same. No i jakby niestety spotykały się z takim. Jedna z nich mi powiedziała, że myślałam, że to będzie moja wyprawa życia, tak? A tak naprawdę to było, właśnie musiała się jakby ciągle jakoś bronić, stawiać granice, ciągle te granice były jakoś naruszane, tak? Więc w towarzystwie. W towarzystwie jest bezpiecznie. W tym znaczeniu, tak. No jakby, wiesz, kobieta z mężczyzną, tak, tak? Natomiast, znaczy, ja nie mam takiego doświadczenia, bo ja byłam z nimi, tak? Ale z rozmów, jakby, zresztą widziałam też taki obrazek, który mnie jakby tak troszkę przygnębił. Dziewczyna, która pojechała konno, tak? Wynajęła konia, jedzie jeszcze jakiś chłopak też na tym koniu. Ona siedziała przed Gruzinem, tak? Gruzin ją posadził przed sobą, po czym w drodze zaczął tam ją obmacywać, tak? I ona w ogóle nie reagował na żadne, że tak powiem, uwagi z jej strony. I no, spotkaliśmy tak, ona idzie przodem. Ona idzie przodem, dwa konie i mężczyźni na koniach z tyłu, tak? No ale jakby nie potrafiła się inaczej obronić. Także, no. Kierunek został wyznaczony. Na kolację. Wyznaczony, ja myślę, że to też mówi o tym, że Gruzja jest też w ogóle w jakimś okresie transformacji, prawda? Że cały czas to jest zmieniające się społeczeństwo, coraz bardziej odchodzące, czy przezwyciężające te wszystkie archaiczne. Tak, tak. Formy z dawnego świata, prawda? No, na dobre i złe, bo przecież giną nie tylko te obyczaje, które nam przeszkadzają i które są patriarchalne, jak powiedziałaś, ale ginie duża część tej starej kultury, prawda? Która już jest niepowtarzalna. I... Tak się to dzieje, tak? Ten świat, cały świat się zmienia. Tak, 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 tak. Drodzy Państwo, no więc mamy przed sobą jakby otwartą przestrzeń teraz chyba do podróży. Też takiej kulturowej, myślę, że te tropy różnych książek, zaczynając od Szoty Rustawelego, prawda, o którym wspominałaś, w tym wspaniałym poemacie, tak, do którego warto sięgać, aż po książkę Zofii Piłasiewicz,
która była dzisiaj gościem naszego wieczoru i której bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo za prowadzenie i za w ogóle za zaproszenie. A teraz myślę, a Państwu za wysłuchanie, cierpliwość wysłuchania. Tak, bo ja myślę, że nawet żal mi było przerywać tej rozmowy, może jeszcze będą jakieś pytania, czy potrzeba, żeby jeszcze troszkę porozmawiać już bardziej w kuluarach, ale też przygotuję tutaj miejsce dla Zofii, żeby mogła podpisywać książki, jeżeli byście Państwo chcieli. Tak?